Witam Was, tutaj z tej strony Wasz Case. Dzisiaj przedstawię Wam Levels Mod. Już pewnie widzieliście kilka tych filmików z modami na levele. Jeżeli nie, no to jeżeli to jest Wasz pierwszy, to tym lepiej dla mnie, bo nie widzieliście nic i nie będziecie krytykować, że jest do dupy, bo prawdę mówiąc, ten mi się chyba najbardziej podoba, nie wiedząc dlaczego. Tutaj nie to, że dostajesz points i rozkładasz sobie te punkty, tylko masz tutaj po prostu F3. I tam jak widzicie, może wezmę na coś, żeby lepiej to było widać. Ok. I tam macie tak, defense, no defe pisze. No to defensywę macie, ja mam już 5, atak, strength, siła, agility to jest zwinność, ranger, ranga, to jest... Dziwnie było to popisane i nie wiem, czy dobrze to przetłumaczę dla was, ale to pisało, że to jest jakby taki większy zasięg, inaczej dalej trafiamy ręką jakby. Coś w tym stylu, nie wiem. Mining to jest do kopania. I tych dwóch ostatnich ciężko mi trochę te dwa ostatnie troszeczkę ciężko mi przetłumaczyć. Ten chyba przedostatni to jest do drewna, że lepiej ten nie kopiemy, nie ten, tylko rozwalamy drewno, a ten na samym dole to już naprawdę nie wiem, o co chodzi. No i teraz tak, jak widzicie, mam tu level w tym miejscu. Teoretycznie, jak gram na małym okienku, mam tutaj ten levels. A dlaczego teraz mam akurat go w tym miejscu, to nie wiem, bo nie wiem, musiałem w ogóle zacząć nagrywać na dużym ekranie, bo jak nagrywałem na małym, to miałem niesamowite lagi. Ale to nie takie lagi jak teraz, bo teraz mam takie jakby cięcia i to też mnie trochę denerwuje. Po prostu chyba za słabego kompa mam na 1.8. Niestety. No, ale no trudno się mówi. No i dobra, tu mamy pierwszego moba. Od razu mod mówię, że zmniejsza nam drop expa z potworków. Okej. Raczej może nie sam drop tego expa, ale samo wpadanie expa nam zmniejsza. No i oczywiście ja już tutaj trochę ten postrzelałem. Postrzelałem sobie trochę w nocy, no i oczywiście nie ciężko chyba to zrozumieć, ale z potworków jest więcej expa. A więc zaraz wam to pokażę w nocy, jak to jest, jak to działa wszystko. I nie wiem, czy instalacja moda była ciężka. Jeżeli była ciężka, to wam pokażę na koniec filmiku, ale chyba nie, była łatwa. A więc widzimy się za sekundę. Okej, jest już noc. Nadszedła wielka chwila, w której rozgmiotę kilka potworków. Patrzę dźwięk, czy mam dobry. Okej. Nie wiem, czy będziecie dobrze słyszeć, bo mówię. Nagrywam moje. O, dobra. Właśnie. Gdy ja będę tak zdobywał tego expa do levela, żeby wam pokazać, jak się staty zmienią. Właśnie muszę zapamiętać, jak staty wyglądają. Jeszcze Endermana w ogóle nie uwaliłem na tym świecie. Defense, tak. Strength, wszystko. Dobra, dobra, dobra. I chyba te Ranger, niby ta ranga, to chyba jest bardziej ile potworków zabiliśmy z tego, co widzę. Zaraz zobaczymy. Właśnie, mam do was takie pytanie. Czy chcecie, żebym przedstawił mod, który... Aha. Zaraz. Wiem, co się stało. Wiem, dlaczego ja latam, bo to mam włączone. No. Niechcąco to włączyłem. Przepraszam. Czy chcecie, żebym przedstawił taki mod, który zmienia dźwiękowo Minecrafta?
Ale nie tak głupio dźwiękowo, tylko w sensie RSL nie zmienia, tylko dodaje nowe dźwięki. Takie na przykład jak dźwięk wiatru, dźwięk jak jesteście pod wodą, że takie bardzo fajne ma też, jakbyście normalnie pływali. Bardzo fajne to też jest. Też nowe odgłosy walki, jak naparzacie kogoś mieczem, to takie ciosy, kurcze, nie wiem, jak z jakichś gier, takie. To zwała jest tego. Też bardzo fajny mod i nie myślałem właśnie, żeby przedstawić zamiast tego, ale no, jakoś tak wyszło, że przedstawiam ten mod. I zaraz właśnie zobaczymy. Nie, jednak Taranga to nie jest od potworków. Raczej na pewno to jest od zabijania potworków czy mobów. No chodź tutaj. Ale... Je, zareagował. Nie powinienem się aż tak gdzieś jeszcze cieszyć, ale dobra. Dawaj, expa. Wow. Ucieczka. Ojej. Auć, auć, lagi. Help, za życie bez tytoniu. Walcie się. Co za jakie pytongi jebane. Dobrze, że mam kurczaka. Ajajaj. Nie pozwalaj sobie. Ej, pod wodą jeść nie można. Zaraz, ktoś dzwoni, przepraszam. Urywka. Okej, przepraszam za urywkę. Wpadli do mnie koledzy. Trochę se pogadałem. No i tak wyszło. A więc tak. Jak widzicie, wbiłem piąty level. Niestety nagrywałem przy tych kolegach, ale przez to, że oni wpadli i było takie lekkie zamieszanie, to w ogóle zapomniałem, że jednak nie wyłączyłem nagrywania, tylko zostawiłem to włączone. I jak przyszłem nagrywać, no to akurat wyłączyłem wtedy, kiedy miałem nagrać. Rozumiecie? Jeżeli nie, to trudno. Ale nie, pewnie rozumiecie. A więc bardzo was za to przepraszam, ale tutaj jak wbijacie levela, to nic nie ma tutaj, nic nie ma jakiś, nie robi się wokół was jakaś obręcz świecąca czy coś w tym stylu, po prostu pisze, że jest piąty level i macie tutaj inne staty. Jak widzicie, ja już mam ataku 11, stręcz 11 i chociaż miałem 9, wtedy nie wiem, wbija się więcej niż po jednym trafieniu. No. No, jak widać, już wbiłem sobie tego levela. Się zmienia wszystko, bardzo ładnie widać. No i to byłoby niestety na tyle. Jezu, dobra, walę tego creepera. Dobrze, że nie widzieliście, jaka jatka tu była. Akurat kiedy do niej przyszli, to... Ej, no, co to ma być? Ogarnijcie się trochę. No chodź. Na co czekasz? Nie ty. Idzie akurat dzień, zaraz się sfajczycie. Heada mu walnę. Znaczy powinien zrobić coś takiego, że za headshota jest krytyk i deda na raz. Chociaż to i tak jest lekka przesada, bo łuk i tak jest nieźle wzmocniony. No, to byłoby na tyle. A więc subskrybujcie, dawajcie okejki i do ulubionych. I pamiętajcie, że jak zasubskrybujecie mój kanał, to będziecie dostawać najświeższe informacje o moich filmikach, które akurat wstawiam lub wstawiłem już. A więc, yo!